Witam wszystkich serdecznie w nowym roku. Mam na imię Artur. Chciałbym przedstawić swój rower, który no, przerabiam na elektryka. Praktycznie już jest prawie ukończony. Co to jest za rower? To jest rower Cube AMS 125. Pierwotnie to był rower Cube AMS 125, czyli pełen full z amortyzacją na przód, jak i na tył. Z tego tytułu, że tą ramę dostałem w prezencie od kolegi, ona była, no jak to się mówi, goła, była sama rama, trójkąt ramy, no i tu tylny wahacz. Zakupiłem koło wraz z silnikiem 1300 W bezszczotkowym. Nie zakupiłem amortyzatora, gdyż pomyślałem sobie w ten sposób. Dobry amortyzator kosztuje, jak wszyscy wiedzą, no kilkaset, dwa, może nawet 3000 zł. Po prostu nie chciałem na samym wstępie inwestować w tą amortyzację. Brałem też pod uwagę to, iż mieszkam na terenie typowo nizinnym, czyli na Pomorzu. I zakładając amortyzator, no powietrzny czy tam olejowy, bo już nie mówię w ogóle o tych sprężynowych, bo to moim zdaniem to jest w ogóle strata czasu i pieniędzy, ale zakładając, przypuśćmy, powietrzny amortyzator za jakąś tam grubszą kwotę, i tak bym był zmuszony do jazdy na tak zwanej blokadzie, bo no niestety w mojej okolicy są tereny raczej nizinne, nie ma żadnych pagórków, górek, czy też trudnego terenu. Raczej rower będzie przewidziany do rekreacji, czyli jazdy po szosie, ewentualnie jakichś ścieżkach leśnych. No i zdecydowałem się w sumie na przeróbkę fulla na rower trekkingowy, czyli założony jest bagażnik, błotniki zarówno z tyłu, jak i z przodu, sztywny widelec aluminiowy, nóżka, żeby nie musiał tego drzewa podpierać. Bateria, no co do baterii. Zrobiłem sobie no, taką skrzyneczkę na baterię. Wykonałem ją z laminatu. Tutaj mam na taki kluczyk na zameczek taki patentowy. Może zademonstruję, jak to się otwiera. O, tak to się otwiera, tak to wewnątrz wygląda. Oczywiście jest jeszcze na razie puste. Tu w środku położę. To jest pokrywa. Tu są kable zasilające do silnika, no i tam poszczególne kable. Zdjęta jest obudowa, zostawiony jest tylko no, można powiedzieć, taki radiator. Myślę, że nie będzie się grzało. Jeżeli się będzie grzało, to po prostu do radiatora wzdłuż całości przykręcę aluminiową listwę, żeby lepiej odbierało ciepło. Co tutaj mamy? Teraz tak, tu jest wyświetlacz poziomu baterii. W tym miejscu jest otwór montażowy na gniazdo zasilające do ładowarki. I tutaj ten otworek będzie pod voltomierz, żebym mógł na bieżąco sprawdzać parametry. Ten wyłącznik górny będzie służył do załączania napięcia na 36 V oraz na 48 V. Także jak mówiłem, całość jest wykonana z laminatu. Ale momencie, ciężko będzie mi to założyć. O, sterczą kable. Całość jest wykonana z laminatu, czyli z włókna szklanego i żywicy poliestrowej. Zainstalowałem dodatkowo lampkę tu z przodu. Lampkę z przodu. Tylna będzie zamontowana tutaj z tyłu na bagażniku. Z tym, że czekam jeszcze na to, aż przyjdzie z Chin. Dodatkowo pedały tak samo nie mam już zamontowane. Mam tylko korbę zamontowaną. I blat. Zaraz z tej strony pokażę. Blat założyłem pojedynczy. Pojedynczy i z liczbą 53 zębów.
żebym po prostu nie miał problemu, jak osiągnę tą prędkość tam ponad 30 km, że nie będę nadążał pedałować. No co tutaj jeszcze takiego? Aha, blokady. O, tutaj właśnie. Tu mam już zdjętą nakrętkę. Tutaj szykuję już blokadę. Może pokażę. Będzie wykonana z takiej dość grubej blachy. Bodajże 6 mm. Przewiduję wstawienie ją na tą ośkę. No i tutaj jeszcze dospawam taki element wsporczy, który będzie wchodził o dokładnie w te miejsce, żeby blokowało. I będzie blokada zarówno z przodu, jak i z tyłu. Co tu ciekawego jeszcze powiedzieć? No koła oczywiście 26 cali. Wyświetlacz. Manetka gazu. No, wszystko jeszcze wymaga dopieszczenia. A, bardzo ważne. Bodajże najważniejsze, bateria. Bateria jest w konfiguracji 13S5P, która daje 48V nominalnie, BMS 35A. No, tu już mam wszystko polutowane, podłączone. Zbiłem napięcie do 47,5V na czas nieużytkowania. No i docelowo bateria będzie dokładnie tu w środku. Co demonstruję na następnym filmiku, jeżeli kogoś to interesuje. Pokażę dalszy ciąg prac przy moim rowerze. Cześć wszystkim.